Jak co roku będziemy robić Wigilię klasową. Tak, już nie mogę się doczekać w tym roku, ja chcę organizować i będzie to najlepsza Wigilia, jaka była kiedykolwiek. Zobacz. Dodatkowo w tym roku wpadłam na świetny pomysł i będziemy robić prezenty własnoręcznie dla koleżanek i kolegów. Nie będziemy kupować, a jeśli ktoś ma z tym jakiś problem, to zapraszam na moje zajęcie dodatkowe z origami. Nie no, my chcemy tak jak zawsze. Tak. Dobrze, w takim razie będzie normalnie, będziecie kupować prezenty, jak zwykle zresztą, zero kreatywności. Ale jest prośba od dyrektora w tym roku, Wigilię będą organizowali przewodniczący klasy, proszę. Co? Ale przecież to niesprawiedliwe. Jest, udało się. Jako wzorowa uczennica i jako przewodnicząca obiecuję Wam, że będzie to najlepsza Wigilia klasowa, na jakiej kiedykolwiek byliście. Przecież to będzie najgorsza Wigilia, na której będziemy ever. No i daj spokój, nie będzie aż tak źle. Dobrze, z racji tego, że w tym roku nie mamy parzystej liczby uczniów, ja też biorę udział w losowaniu. Proszę, każdy bierze po jednym. Ja jestem prawie pewny, że wylosuję nauczycielkę. Zawsze mam takie szczęście. No ja najbardziej chciałabym wylosować ciebie albo Sandrę, bo przynajmniej wam wiem, co bym kupiła. A reszcie to już tak nie za bardzo. O, czekaj. O, nasza kolej. A, dzięki. Dobra, losuj. I? No nie no, wykrakałem. Pani Basia. Będziesz kupował nauczycielce. Ty to masz szczęście. Dobra, teraz ja. Za to ja wylosowałam numerek 13? Kto ma 13? Co? Twoja ulubiona koleżanka, Marcelina. Nie, żartujesz sobie chyba. Nie ma opcji. No ale co jej kupię? Zestaw kontomierzy? Przypał. Zamień się ze mną. Nie ma szans. Wolę mieć panią Basię. Hejka, chciałabyś się może zamienić na losowaniu, na prezenty? A kogo masz? Marcelinę. Nie, dzięki. No dobra, okej. No to może... może ty. Hej, słuchaj, kogo masz na losowaniu na prezenty? Piotrka. Błagam, zamień się. A, to ty masz 13? Tak. Szukaj kogoś innego. Dobra. Ja bym chciała prosić wszystkich o uwagę, halo, bo chciałam się zapytać, czy byłby ktoś chętny do pomocy przy organizacji Wigilii klasowej? To może Ada. Czy pomogłabyś mi przy organizacji Wigilii klasowej? Trzeba kupić wszystkie rzeczy. Nie mam mowy nawet. Co? To będzie dobra okazja. Do czego? No, spędzisz z nią trochę czasu i będziesz wiedziała, co jej kupić. A poza tym zorganizujesz swoją wymarzoną Wigilię. Ty to masz łeb. Dobra, zgadzam się. No i super. Więc słuchajcie, ogólnie w tym roku prezenty są w wolnej cenie, zaczynając od 15 zł w górę. I do tego będzie jeszcze składka na jedzonko i na picie bez glutenu 8 zł. Ej, psst, nie ma czegoś takiego jak picie bez glutenu. No dobra, no to zaczynamy. Pamiętajcie, aby każdy przyniósł coś od siebie. Sałatkę, pierniczki, ciasteczka itp. Ja przyniosłabym sojowe ciasteczka wegańskie z bioczekoladą i wafle ryżowe. Dobra, trzeba wymyślić jakiś prezent dla Marceliny. Z tego co wiem, to kolekcjonuje lalki, więc może kupiłabym jej jakąś fajną, która by do niej pasowała. A więc lalki Snapstar. Tutaj jest Lola, która jest wulkanem pozytywnej energii. Jest zawsze wesoła, a do tego kocha wszystko to, co jest z jednorożcami. Aspen jest podróżniczką i marzy, by zwiedzić cały świat.
Eko jest fryzjerką i wizażystką, a dzięki swoim umiejętnościom została gwiazdą internetu. Yuki to zadziorna dziewczyna, która ma swój własny styl. Don jest bardzo elegancka i wie, czego chce. Izzy to eko dziewczyna, nie zmarnuje niczego, może zmienić niemal wszystko w coś wyjątkowego. Chyba już wiem, którą wybiorę dla Marceliny. No to zróbmy teraz listę zakupu. No dobra, to napisz soki, napoje gazowane. Uuu, kto pije z gazem? Wszyscy? Ja nie piłam nigdy. Serio? No to koniecznie musisz spróbować. Wow, ale to jest pobudzające, aż mam ochotę skakać po stole. Powiem ci, że serio jesteś mega zabawna. Dobra, to poza napojami wpisałam chipsy, paluszki, obwarzanki, pierniczki, barszczyk, pierogi, śledzie, ciasteczka z czekoladą, ciasteczka z konfiturą różaną, herbatka malinowa z cynamonem i gwizdzikami, żyłki, myszy, pomarańcze i mandarynki. Ale po co nam pomarańcze i mandarynki? No zawsze są! Pokaż mi jedną osobę, która je pomarańcze na wigilii klasowej. No powiem ci, że hit. A jak będzie 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to w kolejnym odcinku o szkole zrobimy metamorfozę wyglądu Marceliny. Dlaczego to ja w tym roku jestem Mikołajem? Bo bardzo ładnie ci w czerwonym, wiesz? Mhm. Dawaj, zbierz od wszystkich prezenty, a potem je rozdaj. Tylko pamiętajcie, aby wszystkie podpisać, co jest dla kogo. No dawaj, dawaj. To dla mnie? Ale super! Zawsze chciałam taką lalkę dostać! I jak podoba ci się? To ja jestem twoim Mikołajem w tym roku. Lalka ogólnie ma na imię Izzy i jest bardzo eko tak jak ty, a do tego jest zabawna i z dystansem do siebie i z niczego potrafi zrobić coś fajnego. Ło, dzięki! Jest naprawdę świetna! A do tego w środku pudełka jest green screen, na którym możesz postawić lalkę i za pomocą aplikacji Snapstar zmienić jej wygląd jak tylko chcesz. Ło, dobra! Chcę to zobaczyć! Serio, nie wiem kto mi to dał, ale dostałem papier toaletowy w choinki i różowy krawat z bałwankiem. Nie no, piękny masz prezent, ale pamiętaj, że liczy się gest. Tak. A ty co dostałaś? Właśnie! Zapomniałam ci powiedzieć, Piotrek, abyś dał to Adzie. Ho, ho, ho! Wszystkiego najlepszego, Ada! Ojej! Co to takiego? Ale super! Skąd wiedziałaś, że lubię takie cringe'owe, świąteczne swetry? Nie, nie! Nie cringe, tylko grinch! Świąt nie będzie! Ty to jak coś powiesz. Ojej, ja się ze śmiechu popłakałem. Ale widzisz, papier się do czegoś przydał. No w sumie. No co? Ale zobaczcie, jak przerobiłam w aplikacji Izzy. No ciekawe, dawaj. Pokaż. I tak oto święta sprawiły, że Ada i Marcelina zakumplowały się, a do tego zrobiły razem wigilię, która pozostanie w pamięci całej klasy. Nie jadę do sklepów po masę prezentów, bo... A co to za piosenka? Nie znam jej! Co? Nie znasz najnowszej piosenki Ady z Konu, co chcę na święta? No nie! No to na co czekasz? Sprawdzaj, klikaj tutaj na górze. No to super! Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrybuj tam na dole oraz zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Tym bardziej, że za 10 tysięcy łapek będzie specjalny odcinek z metamorfozą Marceliny.
A dlatego mam nadzieję, że już widzieliście najnowszy teledysk do mojej piosenki, do przeróbki piosenki Old Town Road. Jest już dostępna na kanale, więc wbijajcie, tutaj przed chwilą była karta, będzie też link w opisie oraz na końcu tego filmu, więc wbijajcie, oglądajcie i dajcie znać, jak Wam się podoba. Wbijajcie koniecznie do sklepu Ady, ponieważ przy każdej nowej piosence są nowe wzory na koszulki i również przy tej jest świąteczny wzór, więc zachęcamy do kupienia. A jest to jednorożec, który wkłada tosta do prezentu. No i to tyle, więc widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa, pa! Pa.